Leśnicy nie dadzą się rozbroić. Także proszę Państwa, ciekawostki. Jesteśmy swoistym gwarantem tego, że będziemy, że tak powiem, żyli tu i teraz i na naszych warunkach. Właśnie. Dlatego idziemy do przodu. Maryja Polska. Tam Bóg wie, co czyni. Bóg wie, co czynił, gdy powołał szatana, i ten spór między Bogiem a szatanem jest z góry już rozstrzygnięty. Bóg zwycięży, to jest jasne. I tak samo, proszę Państwa, Bóg wie, co czynił, bo zesłał nie może być takie oczywiste, że wiesz, wszystko na Boga. Absolutnie przyjmujemy jako warstwę aksjologiczną naszych działań rozwojowych. Oczywiście próbowano wszystko przejąć tam tezy zawarte w kierunku powiedziałbym egocentrycznym, takim, gdzie człowiek musi się wycofać, a przyroda dominować. Próbowano, ale się nie udało, dzięki Panu, Panie Ministrze, bo dobrze dzięki właśnie Panu poprzez te dwa seminaria odczytaliśmy, co tam jest naprawdę napisane w tej encyklice w trosce o wspólny dom. Tam jest napisane to, co leśnicy realizują od 90 lat. Trzeba użytkować, trzeba czynić sobie oczywiście ziemię poddaną, ale roztropnie, jednocześnie ją chroniąc. Tam to jest napisane, oczywiście próbowano odczytywać inaczej. My to przyjmujemy, proszę Państwa, jako naszą podstawę aksjologiczną i idziemy do przodu. Ja bardzo się cieszę, że tak liczna brać leśna tutaj się zgromadziła w tak różnej konfiguracji stanowiskowej, bo potrzeba jest takiego przekazu i wyjaśnienia, skąd ten olbrzymi wysiłek, który w tej chwili ponosimy w realizacji no przynajmniej 15, jeżeli nie więcej, wielkich projektów rozwojowych. Właśnie po to, by pobudzić rozwój na terenach niezurbanizowanych, by tam kreować stanowiska pracy, podjęliśmy ten trud, bo nasza forma organizacyjno-prawna sprawia, iż jedną z naszych powinności jest wspomaganie administracji publicznej, a czymże innym jest, jak nie wspomaganiem administracji publicznej, zapewnienie rozwoju terenów niezurbanizowanych, terenów wiejskich i, że tak powiem, w ślad za tym pobudzanie wzrostu zatrudnienia. Wymienię, proszę Państwa, z braku czasu prawie wyłącznie hasłowo te tematy, które w tej chwili realizujemy. Zresztą macie je Państwo prawdopodobnie w takich ulotkach, które Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jako organizator tej imprezy rozdawało, trochę bardziej omówione. Więc realizujemy, proszę Państwa, taki bardzo poważny projekt, jakim jest samowystarczalność energetyczna samorządu terytorialnego poprzez wykreowanie składów drewna energetycznego, aby to drewno stało się czynnikiem będącym nośnikiem energii elektrycznej i cieplnej, a jednocześnie by przeciwstawiać się koncentracji dwutlenku węgla. Prawdopodobnie skończy się to tym, że te składy będziemy również wykorzystywać do innego potężnego projektu, który realizujemy, mianowicie samowystarczalność instytucjonalna lasów państwowych. Realizujemy również, proszę Państwa, bardzo poważny projekt, który tutaj nie jeden już samorząd odczytał i odczuł, mianowicie budownictwo leśno-samorządowe, drogowe. My pamiętamy, w okresie poprzedniego rozdania politycznego zabrano nam 2 razy po 800 milionów złotych i my do dzisiaj szukamy tych dróg i nikt nie chce ich znaleźć, bo będzie bardzo trudno je znaleźć, bo te pieniądze, nie wiem jak były wydane, gdzie były wydane. Najlepszym sposobem jest powrót do tej koncepcji, ale z wykorzystaniem środków, które przecież są w naszym władaniu, we władaniu leśników. Wydajemy około 90 milionów złotych na te budownictwo leśno-samorządowe i to jest taki kolejny projekt ukierunkowany na rozwój terenów niezurbanizowanych, bo od udrożnienia przecież tych terenów należy zacząć. Proszę Państwa, realizujemy również bardzo ciekawy projekt rozwojowy Zdrowa żywność z polskich lasów. Z braku czasu nie będę tego rozwijał. To jest bardzo poważny projekt, odwołujący się również do koncepcji ucywilizowania tego, co w tej chwili dzieje się przy drogach, gdzie
ludzie stoją i żeby żyć handlują grzybami i jagodami. Mam piękne, takie dobrze przemyślane pomysły, żeby to ucywilizować, a jednocześnie wykorzystać te płody do produkcji zdrowej żywności, ale również, proszę Państwa, do produkcji zdrowej żywności na bazie dziczyzny. Też nie będę tego rozwijał. To jest w najdrobniejszych szczegółach przygotowane i już realizowane, a tak na marginesie owej, proszę Państwa, humanizacji zwierząt. Ja trochę mam taki trochę przytłumiony nastrój, bo ja odchodzi ode mnie posokowiec, ale pan minister powiedział, a daj mu dziczyznę. I rzeczywiście dałem mu dziczyznę i on już jak gdyby widzę, że przed kilka ładnych dni dłużej będzie żył. Tak, to jest zdrowa żywność i my musimy tą zdrową żywność, proszę Państwa, promować. Ona jest polskim, polską marką. Realizujemy również Wielki Szlak Leśny, realizujemy Centrum Strzelectwa, realizujemy wiele, wiele innych, proszę Państwa, projektów rozwojowych. Na dzień dzisiejszy lasy to 26 tysięcy zatrudnionych, 50 tysięcy to są pracownicy zakładów usług leśnych. 300 tysięcy to są ludzie zatrudnieni w przemyśle drzewnym. I gdyby nam nie przeszkadzać, gdyby nie rzucać kłód, gdy się uporamy z tymi koncepcjami związanymi z ekocentryzmem, to ja gwarantuję po zrealizowaniu, proszę Państwa, tych wszystkich projektów rozwojowych lasy wykreują o 1/3 miejsc pracy więcej niż suma tych miejsc, którą w tej chwili, proszę Państwa, wymieniłem. Kończąc, nie wspomniałem o bardzo ważnym elemencie, który również ma służyć rozwojowi terenów niezurbanizowanych, to jest, że tak powiem, przemysł drzewny. Tutaj my również, mam nadzieję, jest to niesubiektywna ocena. Dokonaliśmy wielkich przedsięwzięć, będziemy doskonalić naszą współpracę z przemysłem drzewnym, a to będzie już naprawdę potężne koło zamachowe na terenach zurbanizowanych. Mam nadzieję, panie ministrze, że zmieściłem się w czasie. Leśnicy są konkretni i po owocach nas poznacie. Daszbur, dziękuję bardzo. Był to wykład doktora Konrada Tomaszewskiego na temat leśnictwo dla polskiej wsi. Wcześniej również wykład księdza profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach wczorajszej konferencji naukowej Jeszcze Polska nie zginęła wieś, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy generała Józefa Bema w Toruniu. Dziękujemy za uwagę. Narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa szyszko, szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały ptakom ludziom niosły cię nocą ciepło, a o chłodę w upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek. Nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Tam przodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były. Przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przyjaciół.
przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Stubarwny lesie mój, dzielniczek nie jem moje. Tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski. Będzie wyć, kurwa, jak ten szcześniak. No daj spokój. Ale dziady. Jakie dziady przeciągłe, ziewające, wleczące się. Daj spokój.